Szanowni Państwo, a ja powiem, że my tak naprawdę nie potrzebujemy tego symbolicznego Dnia Kobiet. Wiecie, czego potrzebujemy? Potrzebujemy warunków do rozwoju. Potrzebujemy państwa, które pozwala nam dokonywać życiowych wyborów. I kiedy dokonamy tej decyzji, stanie za nami murem i będzie nas wspierać w tej naszej życiowej drodze. I właśnie to przyświeca mi w mojej codziennej pracy w ministerstwie. I mam koło swojego biurka taką mapę. I na tej mapie mam wskazane, jak wygląda dostęp do żłobków w Polsce. I na tej mapie widzę białe plamy. To są miejsca, w których w Polsce nie ma dostępu do żadnej formy opieki. Żadnej formy opieki. I to jest blisko połowa gmin w Polsce. I gwarantuję wam, opieka dla małych dzieci przestanie być w Polsce luksusem. Sprawimy, że opieka nad małymi dziećmi to będzie sprawa dostępna dla każdego rodzica, niezależnie od tego, gdzie mieszka i jaka jest zasobność jego portfela. Bo wiemy, jak to zrobić, bo mamy doświadczenia, bo mamy wspaniałych samorządowców. Ja swoje warszawskie doświadczenie też będę właśnie wykorzystywać. Właśnie po to modyfikujemy teraz program Maluch, żeby właśnie razem z samorządowcami dostosować rządowe programy do potrzeb gmin. Bo każda gmina jest inna, bo sytuacja każdej gminy jest różna. W jednej gminie rodzi się więcej dzieci i to są wspaniałe dylematy dzisiaj w tej sytuacji demograficznej. W niektórych gminach rodzi się mniej dzieci. Jedne gminy są wiejskie, inne są miejskie, ale każda musi otrzymać pomoc od państwa. I my tę pomoc zwiększamy o ponad 20 tysięcy dofinansowania więcej do powstania jednego miejsca w żłobku. Właśnie po to kończymy też pracę nad programem Aktywny Rodzic, który zabezpieczy kobiety, rodziców wracających na rynek pracy. W kampanii mówiliśmy o tym babciowe, ale to jest babciowe, dziadkowe, żłobkowe, klubikowe, nianiowe, siostrowe. Nazywajmy to po prostu jak chcemy. To ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby dziecka, żeby mogło się dobrze rozwijać w grupie rówieśników. Ale to ma też zaspokoić potrzeby każdej kobiety, każdego rodzica, żeby już nic nie stało na drodze każdego rodzica, każdej mamy, żeby mogli wrócić do pracy, jeśli będą tego chcieli. Bo my nie będziemy narzucać rodzicom, co mają zrobić. Rodzice najlepiej wiedzą. Państwo ma stwarzać możliwości. I my takie możliwości będziemy stwarzać. I ja o tym, co robimy w ministerstwie, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, mogłabym mówić naprawdę godzinami. Mogłabym mówić o świadomym rodzicielstwie. Mogłabym mówić o aktywnym ojcostwie, o zmianach w funduszu alimentacyjnym. Mogłabym mówić o tej bardzo ważnej dla mnie kwestii, o naszych prawach, o prawach kobiet, o tym wszystkim, o tym, na co czekamy już tak długo, za długo. I mówimy o tym każdego dnia. Ale powiem jedno. My, Dzień Kobiet, w polskich gminach, miastach, miasteczkach, wsiach właśnie organizujemy wam codziennie. I chcemy Dzień Kobiet zorganizować wam każdego dnia
i w każdym miejscu w Polsce i chcemy, żeby nasze prawa były szanowane i żeby warunki do rozwoju były wszędzie, niezależnie skąd pochodzicie, gdzie przyjechałyście, gdzie mieszkacie i co robicie. I nad tym codziennie w rządzie Donalda Tuska pracujemy. Bardzo dziękuję. Aleksandra Gajewska.